Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 3 seryjnych włamywaczy. Mężczyźni wywodzą się z warszawskiej Pragi Północ. Krążyli oni po całej Polsce i włamywali się do domów jednorodzinnych. Ci mężczyźni podczas tych włamań kradli głównie złotą biżuterię, zegarki, a także drogie perfumy i sprzedawali te wartościowe przedmioty w przypadkowych lombardach. Oczywiście kradli także pieniądze, którymi się dzielili. Policjanci zebrali materiały dowodowe na 11 włamań, dlatego prokuratorzy z prokuratury rejonowej w Chodzieży takie właśnie zarzuty postawili tym mężczyznom, ale to śledztwo nadal trwa. Będziemy te materiały dowodowe wzbogacać i sprawdzać, ile jeszcze innych podobnych włamań ci mężczyźni mają na koncie.